Jarowie nie wiedzieli, jak się zachować, bo od setek lat nikt u nich nie gościł. Nie mieli co jeść, gdyż płomykowe kwiatki, którymi się odżywiali, przestały kwitnąć. Ale zakwitły, ale zakwitły, gdy to się pasali, gdy to się pasali. Babcia ma rację, one po prostu potrzebowały sali. Z wdzięczności królowa Marta przewiozła nas przez wodospad Nary. I ten dotarliśmy do kryształowej grody. Tam poznaliśmy Edek i Edgara. Dowiedzieliśmy się, że kryształ mocy to niewykorzystane dobro, które w postaci łez spływa pod ziemię. Kryształ mocy bardzo chcą czynić dobro i same lgnęły na naszych kronach. Zabraliśmy tyle, ile było nam potrzeba. Kryształowi w locie poznaliśmy też lumaki, które są najcudniejszymi stworzeniami na one pomogły nam wrzucić do królestwa jaski. Potem była wielka bitwa i wielki powrót. Nie tylko kryształ mocy, ale nasi przyjaciele pomogli nam ocalić, pokonać Solidarę i ocalić Solidarę. Wszystko szczęśliwie się skończyło. To była niezwykła przygoda. Po drodze spotkaliśmy mnóstwo przeciwnych, poznaliśmy mnóstwo przeciwnych istot, które nam pomagały i my im także pomagaliśmy.